to już jest 20 któraś firma, która zdecydowała się na budowę swojego biznesu, swojego zakładu w strefie ekonomicznej, naszej podstrefie dzierżoniowskiej, wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Zawsze się cieszę i każdy się cieszy, myślę, z włodarzy, burmistrzów i mieszkańców, jeżeli coś nowego powstaje. To wiadomo, że nowa firma, nowe miejsca pracy, większe podatki dla miasta, więc tutaj korzyści są niewymierne i jak najbardziej jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi wręcz, że udało się sfinalizować. Nowa firma w Dzierżoniowie, nowy inwestor, nowe miejsca pracy, rozwój firmy. Tutaj mamy dużą działkę, na pewno się nie zakończy proces inwestycyjny, jeśli chodzi o bewatek w Polsce. Firma zdecydowała kilka lat temu o zakupie dużej, ponad 3-hektarowej działki. W tej chwili to, co Państwo zobaczycie, widzicie, to jest dopiero część inwestycji. No i tak mówię, to będzie dopiero, to jest temat rozwojowy i mówię, na razie po 7 latach, myśmy zaczynali w 2016 roku w małym garażu, kilka osób, ja dostałem zadanie założenia firmy, poprowadzenia tej firmy. Na dzień dzisiejszy, po niecałych 7 latach, to już jest grupa fajnych, ponad 30 osób. Tutaj w nowej lokalizacji, która nam stwarza w tym momencie potężny, daje nam dużego kopa do przodu, tak żebyśmy mogli się dalej rozwijać. Jesteśmy już jednym z liderów na rynku, jeśli chodzi o naszą branżę. Także tutaj dużo się dzieje, cały czas staramy się tutaj rozwijać nasz asortyment, nasze portfolio naszych klientów, z którymi współpracujemy. Jest grupa klientów, którzy nam zaufali, którzy widzą, w jaki sposób my współpracujemy, jak działamy i potrafią to docenić, doceniają to. No i my się z tego cieszymy, tak, że tutaj taki intensywny rozwój, jeśli chodzi o firmę Bewatek w Polsce, miał miejsce. Od początku obserwuję rozwój firmy Bewatek na terenie właśnie strefy. Kilka lat temu pamiętam, jak byliśmy w Zamku Książ, kiedy przedstawiciele odbierali zezwolenie na inwestowanie, na funkcjonowanie tutaj w strefie ekonomicznej. Później wynajętej hali od firmy RUB. Tutaj rozpoczynali tą swoją działalność, ale już wiedzieli, że chcą wybudować coś swojego. Oczywiście zakup tej działki, inwestycja dosyć trudna, bo też wiele problemów było, no ale te wszystkie problemy udało się przezwyciężyć. No i dzisiaj widzimy, jesteśmy w miejscu, gdzie nowa, fajna hala, która na pewno wzmocni potencjał biznesowy Dzierżoniowa. Rdzeniem naszej działalności to są systemy rurowe, modułowe systemy rurowe, z których budujemy różnego rodzaju konstrukcje. Te konstrukcje są dedykowane czy przeznaczone dla firm produkcyjnych, wyposażamy hale produkcyjne dla firm, które działają w strefach ekonomicznych, w specjalnych strefach ekonomicznych. No i mogę się pochwalić, że mamy swoje własne biuro konstrukcyjne, gdzie tutaj na życzenie, pod życzenie klienta tworzymy projekt, zarys projektu. Jeśli klient to akceptuje, przystępujemy do działania, budujemy te konstrukcje, tak jak tutaj Państwo będziecie mogli dzisiaj zobaczyć część tego, co w tej chwili mamy na tapecie, tutaj można jest do oglądnięcia. Oprócz konstrukcji sprzedajemy też sam materiał. To w zależności od tego, co klient, że tak powiem, jeśli klienci mają swoją grupę, która montuje na miejscu, kupują od nas tylko materiał. Mogę się pochwalić tym, że my jako Bewatek tutaj mamy portfolio już jak gdyby ponad 850 artykułów i mogę się pochwalić tym, że nawet nasza konkurencja, zdarzały się takie przypadki, od nas kupuje towar. Także to też chyba o czymś świadczy, że tutaj no, mamy takie zaplecze, jeśli chodzi o materiał i o wiedzę, że no nie wstydzimy się tego. Tutaj to jest też nasz atut na rynku. Jesteśmy w takim szczęśliwym momencie, że do Dzierżoniowa nie musimy zapraszać, namawiać. Jest odwrotna sytuacja. Inwestorzy sami się zgłaszają, czy to w Wałbrzychu w specjalnej strefie, czy bezpośrednio do Urzędu Miasta docierają i pytają właśnie, gdzie można, czy można, jak można, z jakimi ulgami można w Dzierżoniowie inwestować i wiele właśnie tych jakby pierwszych sygnałów, pierwszych spotkań przynosi efekt w postaci właśnie zainstalowania się firmy tutaj u nas. To nie tylko strefa ekonomiczna, oczywiście poza strefą również mamy tereny, na których funkcjonują inne zakłady, więc pomimo kryzysu, pomimo tego, że od 2-3 lat no, jest trudno generalnie, bo wiemy, że ta koniunktura gospodarcza jest kiepska, a jednak te firmy się rozwijają, jednak powstają, jednak inwestują i ja się z tego bardzo cieszę. Zatrudniamy tutaj większość załogi, która tutaj jest. To są ludzie, którzy mieszkają, mieszkańcy Dzierżoniowa, Bielawy, Pieszyc, tutaj okolic. Także my się z tymi ludźmi też wiążemy już na stałe, na dłużej chcemy się z nimi wiązać i to jest taki
taki mój cel osobisty, tak, żeby tutaj ta załoga tworzyła taką rodzinę, taką wspólnotę ludzi, którzy lubią ze sobą przebywać, mają wspólny cel i naprawdę nam się, myślę, że to, co widzę, to ich obserwuję, że się dobrze tutaj czują w tym środowisku. Dodatkowo Bewatek staramy się też tutaj lokalnie, być aktywnym lokalnie. Od kilku lat jesteśmy jednym z głównych sponsorów Lechii Dzierżoniów, którą tutaj też się identyfikujemy, wspieramy, żyjemy wynikami tego klubu. Oprócz tego też angażujemy się w różne lokalne tutaj wydarzenia, które mają miejsce w Dzierżoniowie. Też staramy się tutaj pokazywać, że jesteśmy, że też pomagamy, chcemy mieć jakiś wkład tutaj to lokalne życie Dzierżoniowa.